rzecz rozwoju Kamysznicy proć Bóg dla ich rodzin i dla wszystkich zaproszonych gości, którzy dzisiaj zaszczycili swoją obecnością tę uroczystość. Przywitała Was w Kamysznicy piękna zima. Ja pozwolę sobie też przywitać gości, którzy przybyli do nas, przyjęli zaproszenie. Bardzo serdecznie witam pana Kazimierza Matusznego, posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, panią Teresę Klęc, również posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, pana Grzegorza Garzę, posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, pana Stanisława Baczyńskiego, radnego Sejmiku Województwa Śląskiego, panią Marię Materla, również radną Sejmiku Wojewódzkiego, pana Andrzeja Kalatę, starostę żywieckiego, pana Roberta Piętkę, wójta gminy Milówka, panią Katarzynę Raszka, asystentkę eurodeputowanego Grzegorza Topiszowskiego, panią Beatę Morawiec, dyrektora biura posła Grzegorza Garzy, pana Lesława Werbachowskiego, dyrektora Regionalnego Ośrodka Kultury w Bielsku-Białej, pana Mirosława Ciergasa, dyrektora Wydziału Kultury w Żywcu, pana Andrzeja Maciejowskiego, dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Milówce, pana Krzysztofa Kamińskiego, przewodniczącego Rady Gminy Milówka, panią Marię Tirak, dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kamysznicy. Serdecznie witam również zespoły, kapele, które upiększają dzisiejszą liturgię i dadzą koncert również po mszy świętej, a są to zespoły Wierchy, zespół Wierchy z Milówki i zespół Słoneczka z Kamysznicy, ładnie się nazywają i pięknie wyglądają i grają. Tak się składa, że każdego roku na zakończenie okresu kolędowania 2 lutego od 3 lat odbywało się tu przy tej dużej szopie kolędowanie w Kamysznicy przy Gromnicy. W tym roku taki koncert się nie odbędzie ze względów bezpieczeństwa sanitarnych, a przy okazji, że dzisiaj tu jesteście, to Panu Jezuskowi pokolędujecie już parę dni przed terminem, przed czasem zakończenia kolędowania, z czego się ogromnie cieszę. Zapraszam wszystkich do wspólnej modlitwy, wypraszając na ten nowy rok Boże błogosławieństwo. Najpierw przeprośmy dobrego Boga za wszystkie nasze grzechy. Spowiadam się Bogu Wszechmogący i Wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem i myślą o uczynkiem i widzeniu Pana. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przedobłagam na Świętszą Marię za Szczytnicę, wszystkich aniołów świętych i Was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen. Albowiem współcierpiliście z uwięzionymi za
radością przyjęliście rabunek waszego mienia, wiedząc, że sami posiadacie majątek lepszy i trwały. Nie wyzbywajcie się więc waszej ufności, która znajduje wielką odpłatę. Potrzebujecie bowiem wytrwałości, abyście po wypełnieniu woli Bożej dostąpili spełnienia obietnicy. Jeszcze bowiem krótka, bardzo krótka chwila i przyjdzie ten, który ma nadejść i nie spóźni się. A mój sprawiedliwy dzięki wierze żyć będzie. Jeśli się cofnie, nie znajdzie dusza moja w nim upodobania. My zaś nie należymy do odstępców, którzy idą na zatracenie, ale do wiernych, którzy zbawiają duszę. Oto słowo Boże.
Ziemia sama z siebie wydaje plon, najpierw źdźbło, potem kłos, potem pełne ziarno w kłosie. Gdy zaś plon dojrzeje, zaraz zapuszcza sierp, bo pora już na żniwo. Mówił jeszcze, z czym porównamy Królestwo Boże, w jakiej przypowieści je przedstawimy? Jest ono jak ziarnko gorczycy, gdy się je wsiewa w ziemię, jest najmniejsze ze wszystkich nasion na ziemi, lecz wsiane wyrasta i staje się większe od innych jarzyn. Wypuszcza wielkie gałęzie, tak że ptaki podniebne gnieżdżą się w jego cieniu. W wielu takich przypowieściach głosi im naukę, o ile mogli ją zrozumieć. A bez przypowieści nie przemawiał do nich. Osobno zaś objaśniał wszystko swoim uczniom. Oto słowo Pańskie. Siądźcie, moi drodzy. Wychodzę tu do was na front. Z jednej strony dlatego, że tam z tej krząpy nie wszystkich widzę. I las troszeczkę zasłania mi też. Ale po drugie, mam też powód, bo chciałbym nawiązać do tej scenerii bożonarodzeniowej, która jeszcze przez kilka tylko dni zaledwie będzie w naszym kościele. Tylko do wtorku jeszcze będziemy patrzeć na szopę, na Boże Narodzenie, jak każe tradycja. I co ta szopa nam pokazuje? Ona nam mówi, że od samego początku, kiedy tylko Pan Jezus jako małe dziecko się narodził, przyszedł na świat. Od samego początku podobał sobie towarzystwo ludzi prostych, skromnych, wręcz ubogich, nawet bardzo ubogich. To nam pokazują ci pasterze, pastuszkowie, którzy jako pierwsi wezwani przez aniołów przyszli do szopy oddać pokłon Jezusowi. Przyszli potem i królowie, mędrcy ze wschodu, różnie ich się określa, nazywa, ale to nie byli ci miejscowi mędrcy, to nie byli ci, którzy sprawowali urzędy w Jerozolimie czy w Betlejem, ale przyszli z dalekich krain, ze wschodu, bo wyczytali w księgach o nowonarodzonym królu. I tak było przez całe życie Jezusa tu na ziemi, kiedy osiągnął wiek dojrzały, przyjął chrzest w Jordanie, zaczął nauczać, to szli za nim również ludzie prości i ubodzy. To mówią nam przypowieści w dzisiejszej Ewangelii, którą usłyszeliśmy. Nie jest to Ewangelia specjalnie dobierana, ale z dzisiejszego dnia, z trzeciego piątku zwykłego w ciągu roku. Słyszymy w niej przypowieści. Pan Jezus bardzo często nauczał w przypowieściach, a opowiadania, które w tych przypowieściach zawarte były, były z życia rolników i pasterzy. Czyli znowu ludzi jakże prostych, ubogich. Dzisiaj słyszymy przypowieści o tym, co się dzieje z ziarnem, kiedy się je wrzuci w ziemię. Słyszymy o maleńkim ziarenku gorczycy, z którego wyrasta wielkie drzewo. Innym razem Pan Jezus mówi o tym, że jest dobrym pasterzem, mówi o zagubionej owcy. Czy to znaczy, że w Palestynie w czasach Pana Jezusa byli tylko ludzie prości, tylko rolnicy i pasterze? Można by tak pomyśleć, uprościć sobie trochę ten tok myślenia, a przecież tak nie było. W czasach Pana Jezusa był w Jerozolimie dwór królewski, byli kapłani w świątyni, lewici, byli uczeni w piśmie, faryzeusze, elita inteligencji ówczesnych tamtych czasów i tamtego narodu, tamtej społeczności. Dlaczego oni nie przychodzili do Jezusa? Czasem przychodzili, ale tylko po to, żeby w jakiś sposób wystawić go na próbę, zadać mu trudne, kompromitujące pytanie, z których to pytań i tak zawsze Pan Jezus wychodził obronną ręką, zadziwiając ich także swoją inteligencją. Dlaczego ci ludzie wykształceni nie przychodzili w tamtym czasie do Jezusa? Przynajmniej jeśli przychodzili
przychodzili, to tylko nieliczni. Otóż człowiek, któremu jest dobrze tu na świecie, który się już jakoś urządził, nieraz, bardzo często, myśli sobie tak, że jemu już nic nie potrzeba, że nie potrzeba mu już nawrócenia, przemiany, że on wszystko wie najlepiej, że nie musi się z niczego już poprawiać i nawracać, że dobrze mu się żyje tak, jak się żyje. A ludzie, ci prości, ci skromni, ci ubodzy, mają wiele niezaspokojonych potrzeb i oni chcą do czegoś w życiu dążyć. Potrzebują dążenia do celu. Ten cel ukazał im Pan Jezus, cel, którym było Królestwo Niebieskie. Jak słyszeliśmy te dwie przypowieści, Królestwo Boże można przyrównać do. I na podstawie tych dwóch przypowieści Pan Jezus uczył o Królestwie Bożym, o Królestwie Niebieskim. I to Królestwo, choć zaczęło się od garstki ludzi, od kilku wybranych, potem 12 apostołów, to Królestwo Boże na ziemi się rozrastało, rozrosło się w dzisiejszych czasach do ogromnych rzesz ludzi i ciągle się rozwija, ciągle rośnie. Ale te przypowieści, które Pan Jezus głosił, były tak skonstruowane i takie mądre, że można je odnieść nie tylko i nie wyłącznie do spraw związanych z wiarą, z Królestwem Bożym. Pomyślmy, to, co się dzieje z ziarnem, kiedy wrzucimy je w ziemię, ta tajemna przemiana, kiedy ono obumiera, potem wydaje plon, i ta dysproporcja pomiędzy malutkim ziarenkiem a wielkim drzewem, które z niego wyrasta, to obraz zaskoczenia, które niejednokrotnie przeżywamy w naszym życiu, w różnych sytuacjach. Coś zaczynamy robić, planujemy coś, wkładamy w to nasze serce, nasze siły wszystkie, energię, działamy i na koniec przychodzi zaskoczenie, nie zawsze pozytywne. Bo czasem jest tak, że człowiek się bardzo stara, a efekt tego nie jest zadowalający. Czasem jest tak, że może tych starań, tego serca się mniej wkłada, a jakoś Pan Bóg tak sprawia, że się nam w życiu bardzo dobrze układa. Człowiek wierzący musi mieć tą świadomość, czytając Ewangelię, my tą świadomość ciągle w sobie umacniamy, że nasze życie nie jest i nie musi być tylko pasmem sukcesów. Nie wszystko w życiu musi się układać po naszej myśli. Nasz los jest w naszych rękach, ale to nie my jesteśmy panami własnego losu. Pięknie to ujął święty Ignacy, który mówił: módl się tak, jakby wszystko zależało od Pana Boga, a pracuj tak, jakby wszystko zależało od Ciebie. Ta mądrość przyświeca, myślę, także i nam wszystkim, przyświeca Stowarzyszeniu na rzecz rozwoju Kamesznicy Prośbok, bo już od lat podejmujecie działania, wiele działań, różnych działań, które, jak sama nazwa waszego stowarzyszenia głosi, mają służyć na rzecz rozwoju Kamesznicy. Ale co jest znamienne w tych waszych działaniach? Uświadomiłem sobie to dzisiaj, że wasze działania mają na celu przede wszystkim kultywować, przypominać, przechowywać tradycje, kulturę, obrzędy. No właśnie, ktoś, kto myśli współcześnie, mógłby pomyśleć, na rzecz rozwoju Kamesznicy, no to trzeba budować, inwestować, trzeba robić coś nowego, tworzyć. Tymczasem mądrość, która jest ukryta w tym waszym działaniu,
polega na tym, żeby mieć świadomość, że nie wolno się odcinać od korzeni, od tradycji, od tego, co było. I nasza przyszłość, nasz rozwój jako miejscowości, jako parafii, jako regionu zależy od tego, czy my będziemy pamiętać o tradycji, o religii, o Panu Bogu, o Jego przykazaniach, o wszystkich 10, od 1 do 10 przykazania. To jest mądrość, taka jak mądrość ludzi, którzy szli za Jezusem. Większość, ogromna większość z nich to byli ludzie prości, rolnicy, pasterze, ale nie tylko, bo zdarzało się, że przyszedł Nikodem, członek Wysokiej Rady, który też szukał u Pana Jezusa mądrości, pomocy, rady. Moi kochani, ciesząc się z tego, że wasze działania, czy to takie jak to dzisiejsze spotkanie, które jest połączone z kolędowaniem, z opłatkiem, czy to noworoczne dziady, które przypominają tradycję kolędniczą, czy pasterska jesień, w której w tym roku mieliśmy okazję także uczestniczyć. Nie udało się w tym roku zorganizować imprezy przy okazji świętojańskiej nocy, nocy świętego Jana Chrzciciela, ale te wasze działania pokazują właśnie waszą mądrość, wasze przywiązanie do tradycji, do ziemi, do gór. I trwajcie w tym, w dążeniu, w tym rozwoju waszym i zapewne jestem spokojny, że na pewno są to działania dobre i choć tak jak powiedziałem wcześniej, nie wszystko w naszym życiu zależy od nas, ale jeśli przychodzicie tu do kościoła i prosicie o błogosławieństwo Boże na Nowy Rok, to myślę, że możemy Panu Bogu ufać, że dobre dzieło On także swoim błogosławieństwem będzie wspierał, będzie i was umacniał w tym, abyście nie tracili energii, nie tracili nadziei na to, że kolejny rok, kolejne miesiące, które będziemy przeżywać, będą jeszcze lepsze, będą owocniejsze jeszcze w dobro, które staje się udziałem nas wszystkich. Wpatrujmy się jeszcze dzisiaj w tą szopkę, wpatrujmy się jeszcze przez te kilka dni, przez które zostały jeszcze do zakończenia tego tradycyjnego okresu kolędowania, wspominania Bożego Narodzenia. Choć w liturgii już mamy okres zwykły, ale to też myślę jest taka mądra tradycja, żeby nie od razu po świętach zapominać o tym, że te święta były, że się je przeżyło, ale żeby jeszcze żyć tą radością, którą przynosi na ziemię nowonarodzony Jezus, a którą to radością wszyscy się dzisiaj dzielimy ze sobą nawzajem, także i kiedy będziemy kolędować, kiedy będziemy składać sobie życzenia, życzyć Bożego błogosławieństwa w Nowym Roku. Czego wam i sobie życzę. Amen. Powstańmy teraz. Błagajmy wspólnie Boga naszego Ojca, który jest dawcą wszelkiego dobra, nigdy nie zostawia swoich dzieci bez pomocy, aby wysłuchał próśb, które do Niego teraz zanosimy. Módlmy się za papieża, biskupów i kapłanów, aby skutecznie zasiewali w sercach wiernych ziarno Słowa Bożego, które niesie nadzieję i dodaje mocy do walki z przeciwnościami. Ciebie pięknie było. Aby sumiennie wypełniali swoją misję, troszcząc się o pełny rozwój
ludzi powierzonych ich pieczy. Ciebie pięknie bywa. Aby przyniosło stokrotny plon. Ciebie pięknie by...
Stworzyłeś człowieka, a gdy zasłużył na potępienie, odkupiłeś go w Twoim miłosierdziu. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, przez Niego Twój majestat uwielbiają zastępy aniołów, którzy zawsze się radują w Twojej obecności. Prosimy, aby i nasze głosy przyłączyły się do nich, razem z nimi wołając. Z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa.
Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieku. Thank you.
Amen.